Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light Stay Human. Ja wiem, że byliśmy tam już wcześniej troszeczkę dalej, aczkolwiek wróciłem się. Tak naprawdę to zginąłem dwa razy i w sumie anulowałem początek odcinka. Ale przypomniałem sobie, jak nas tutaj wróciło, że mieliśmy tutaj miejscówkę do przeszukania przecież, prawda? No właśnie. Więc chodźmy, bo gra od nas ewidentnie oczekiwała, że sobie stąd pójdziemy. A tu może być coś ciekawego. No właśnie, i tak mi się wydawało, że tu coś będzie ciekawego. Na przykład części elektryczne. Inne duperelki, kabelki to jest przyszłość. Dobra, dwa zamki trudne. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. Pewno jakieś śmieci. O, chyba... O, pierwszy wytrych! Pierwszy wytrych siadł! Oj kurde, aż mi głupio. Ta medyka. Łódka ze Starego Świata. Materiały wybuchowe. I to aż 3 sztuki. Oho, to poszło na lajcie. Też był zamek trudny. O, koszulka z krótkim rękawem. Artefakt na pierśnik. Fajno. Racja MRE. To co? Wojskowa apteczka. I derdy małki, ale było wurf. Wurf było totalnie. Tam fakt, że znaleźliśmy artefakt, to już jest naprawdę spoko. Dobra, ale teraz na szybciorka wróćmy do naszej pierwszej lokacji, którą zwiedziliśmy, ale już nie będę robił nawet cięcia, bo się potem nie połapię w tych odcinkach. Który był który? A to szybko obtykam, pyk pyk, raz, dwa, trzy, patrzcie. Parkour. Pyk i mamy światełko w tunelu. Lecimy. Nie mamy klucza GRE, to mnie boli. Ale tego trzeba mieć. Nie chce mi się nawet tego już włączyć. Tu jest czołg. Kurde, tu jest czołg. To bagażnik, Boże, ale mnie zeskamowało. O, dobra. Tu już obszukane, więc na luzie. Nie musimy wcale już nawet tutaj latać. Opa. Lecimy dalej. Lecimy dalej. A potem będą krzyczeć, że się rozkamuje widzów. Na przykład taka Ari będzie krzyczeć, że ją skamuje. No i ja bym tu już kliknął spację, żeby się złapać, ale ta gra tego nie lubi. Ta gra tego nie lubi. Tu nic nie było? Nein. To jest chore. To jest kurna chore. No kurwa, ty jebany idioto! No tego się nie da anulować, to jest przyzwyczajenie! Nie, Uff. Czekajcie, da się zmienić w opcjach sterowania? Odwróć mysz, nie. Eksperckie sterowanie. Nie. Asysta przy upadkach z krawędzi. Dobra, to spoko. Zobaczmy, czy teraz... Oczywiście, że nie. Gra nadal ma swoje foszki. Jeszcze raz, sterowanie. Dobra, no to co jest? Nie lubię tego, no. Co ja mam powiedzieć? Tu powinno być UI, żeby się, nie wiem, schwytać czy coś. Schwytać, sam się możesz schwytać, baranie. Ej, a tam coś było, czy nie? My tam nawet chyba byśmy nie weszli. Chyba. Korci, ale nie, idziemy dalej. Jak tak dalej pójdzie, to cały odcinek spędzę tutaj. Cały odcineczek spędzę tutaj ewidentnie. Tutaj nas nie było. Znaczy byliśmy, ale chyba tego nie otwieraliśmy. Zaraz drugi zamek pójdzie. Więc ja sobie zrobię to w ten sposób. Drugiego nie stracę. Oj, nie.
Co my tu mamy? Nasza pierwsza karetka. Antybiotyki. Antybiotiksy. I tak, tutaj z tego co widzę musimy użyć mózgu. Ja mam ostatnio problemy z tym. No właśnie. Ale to jest chamskie. O, dobra. Żyliśmy. Żyjemy. I nie trzeba było wcale. Nawet nie można było ewidentnie. Nawet nie można było tego zrobić. Kurde, to ja się tak starałem tutaj wykombinować jakoś sposób, a to po prostu było trzeba zeskoczyć. No bez jaj. Fabryka samochodów. Dobra, ja wiem, że to jest obszar skażony. Już się tak nie gorączkuj. Kurde! Ja pokażę wam sztuczkę? Nie taka sztuczka miała być. Ładunek C4, wabik nie. Hop, hop. No. Chodźcie tu. Tu jest farma fotowoltaiczna, więc was będę mógł bez problemu wydupcyć. Właśnie o tym mówię. Wy na ogniu się nie bronicie. Co tam renegaci? Nie ma panowie. Hop! Nie ma, nie dla psa kiełbasa. Dla pana to. A czy ja wam mogę to zrobić? Nie mogę tego zrobić. Hop! Not today. Ale mogę wam zrobić za to to. Palcie się. Pyk. Au, 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 au. Co, rozumiem, że zombiaki już tu idą. Liczę na to. No cię zaraz piznę, to ci normalnie. To jest fajne. Au. Au, 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 au. Dużo tych renegatów. Mogliśmy pewnie tam wejść po cichutku, ale jak zwykle Shiro ma inne plany. Standard. Tamci to w ogóle się, delikatnie mówiąc, z rozumami na coś pozamieniali. Dobra, na pełnej wchodzimy. Dobra, tu jest ich więcej. Patrz. Hop. No kurka wódka, naprawdę? Będzie bomb! Ale o dziwo nikogo nie zabiło nawet. Jest dużo wody. Dobra, gdzie my musimy się dostać? Tam, tam i tam. Hop! Oj, przegiąłem, od razu przegiąłem. No, nie przegiąłem po prostu, jestem lepszy. Better win. O kurde. To nie tak miało wyglądać. Hop. Jeszcze raz. No. Tyk. Obkręt. I wy sobie tam już zostańcie bez problemu.
cichutko, cichutko, cichutko. Raz, raz, raz. Witam pana. Żegnam pana. Odklepuję. Wal w matę. Nie? To nie. Więcej was jest? Chyba nie. Kolejna notatka. Zapasy lecznicze. No przeszukuj, przeszukuj. Przyjacielu, przeszukuj. To może być jako żółta skrzynka. No problem. Ten paniczek chyba tu jest, co? Dobra, po cichutku. Pyk, pyk, pyk. Szuflada z trzaskiem. Szuflada z trzaskiem. Korci, uj, korci, co tam jest? Coś tam jest. Nie wiem co, ale coś tam jest. Musimy zejść tędy pewnie, co? Ale, ale, ale. Tu nikogo nie ma, wyluzuj. Nie ma nikogo, wierz mi. No, to prawda, zauważyłeś latarkę. Ja nie wiem, że ty mnie nie zauważyłeś. Aleś ty głupi. Aleś ty głupi. Dobra, tu nic nie ma? Nie ma. Śmietniczek, ciebie to ja ty widziałem z daleka. Już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jesteś moim? Ciekawe. Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Aiden, żyjesz. Leć! Czekaj! Muszę wziąć! Co to kurwa? Idź! Przemienia się! Czym ty kurwa jesteś? Czym on jest? Czym on jest? Ja się pytam najpierw. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Czym on się stał? Czemu tu jest czaszka? Czy on jest zagrożeniem dla mnie? Chyba tak. Mocnym? Chyba tak. Wiem! Patrz, widziałaś? Kurde, chyba nie tak miałam to wyglądać.
No. No nie. Oh fuck. Szybko. Aiden. Oh fuck. Oh fuck. To mi kurwa drzwi nie zamykaj! Holy moly. Nie, nigdzie nie idę, spadaj na bambus. Nigdzie nie idę. 52 metry, 67, dobra. Pierdzielamy stąd. Zło jest za głośny. Dobra. Blisko miało być, a to nie jest blisko. Nie jest blisko. Masz mało zdrowia. Wiem. Czekamy. 25 metrów, 26, 27. Ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj. Nie gryzę. Nie do krwi. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Co to było? Ja się pytam, co to było? Ale szybko. No, przydałaby się szybka. Tam coś zostawiliśmy. Ciekawe, czy Aiden w końcu po jakimś czasie nauczy się. Ciekawe, czy Aiden nauczy się w końcu używać to po niektórych rzeczy. Ej, tam była skrzynka. Czy skrzynka? Tam była. Aiden, przestań, chłopcze. To Gucio widzę. Czy nauczy się otwierania klamer? Pewnie nie. Klamerka. I te sprawy. Zaraz będę kaszlał. O, zaraz mnie złapie kaszel. O, nie. Dobra, powstrzymałem chyba. Dobra, powstrzymałem kaszel. Nie jest dobrze. Żywica. Co tu jeszcze jest? I duperelki. Dlatego. A nie, to nawet nie jest generator. To jest. Boże, na powietrze to coś. Nie generator. Jezus, zabrakło mi słowa. Jak to się nazywało? Czekajcie, kompresor. O! Dopiero jak sobie z mineralem skojarzyłem, to mi wyskoczyło kompresor w głowie.
Nadgorliwiec, tego nie chcemy. Dobra, więcej szmelcu. Kurde, ale tu rzeczy. Żeby koleżanko to nie będzie potrzebne? Chyba nie. Światełko w tunelu. Zapaliło się światło. No tak, czyli co? Teraz się cofamy. Ja chcę zobaczyć, co to daje. I dlaczego my tutaj mamy brak prądu? Brak zasilania. No jak brak zasilania, jak zasilanie już masz? Oszukisty! Skamują. A mówią, że to ja skamuję widzów, bo mam w sumie Shiro, a kolorów używam fioletowych. Ja tam nikogo nie skamuję. Chyba. No nie no, chyba was jeszcze nie skamowałem. A w sumie nie było speciala na 100 widzów. Na setkę widzów. To może taki lekki skam. Miał być, wyszło co innego. No trudno się mówi. Jak będzie 200, to coś zrobimy. 200 widzów i robimy special. Może z jakimś giveawayem. Tak mało osób ogląda Dying Lighta, więc może się nikt nie pokapuje. Wojsko jest tutaj! Weź z nim. Ziemia do Aidena. Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. Jak długo Waltz na tobie eksperymentował? Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Co z resztą dzieci, na których przeprowadzono testy? A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Serio, masz listę? Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie, ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełdami. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. No, co nam się stało? Tak, idę. Wow. Myślałam, że już po tobie. Podobno Waltz robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z GRE się nie zorientował? W końcu się zorientowali.
Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. Bardzo ciekawe. Nasza koleżanka, widząc, że w sumie padliśmy, po prostu sobie poszła. Można? Można, jak najbardziej. O, witam. Długo czekałaś? Długo byłem nieprzytomny? Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt. A Hakon na coś znacznie gorszego. Kurwa! Było otwarte. I dupa. No zajebiście! To placówka GRE, nie? O, w mordę! To działa! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Znasz, to dużo powiedziane. Zgłosił się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Wolca. Bał się, coś się stało, albo coś odkryłe. Co mógł odkryć? Nie wiem. Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Tak, bo nie żyje. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavan. Wiesz, kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lavan to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gere? Jak on ma? Być może. To przez niego Lukas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe! Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko, drodzy zanim się wyłapią! Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę, kurwa, bardzo! Szybko! Mamy czystą drogę do Central Loop. No dobra, lecimy, lecimy. Mamy łuk. Mamy łuczek, chyba. Mamy łuczek? Bo to siekierak jest zarąbista, 54 DPS. Ej, nie mamy łuku. Halo, gro. To co za skam. Wyrzućmy te śmieci szare. Według obrażeń. A nie, według stopnia rzadkości. Dobra. Upuść. 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 Jeżeli mi nie dacie tej broni, to się wkurzę. Upuść. 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 Dobra, już się nie będę powtarzał. Może was irytuję. No, upuść. Albo możemy wytwarzać. Możemy wytwarzać łuk? Nie. No nie, no skamowali mnie. Zostałem oskamowany. Ale cheaty. No bez jaj. No nie ma tego. Ale mieliśmy tu jakąś maskę. Od ludzi regeneracja wytrzymałości, koszt wytrzymałości broń biała. A teraz mamy co? Ex z parkuru, koszt wytrzymałości z parkuru. No bez rewelacji. Dobra. Dziennik. Nie ma. Taki złom wypadł. Czy ja czegoś nie wyrzuciłem przypadkowo? A, dobra, został umieszczony w schowku gracza. No dobra, to niepotrzebnie ten złom wyrzucałem, ale no... Niech już tak zostanie. Po co mi on? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Metro Downtown Card.
Dobra, gdzieś tu te inhibitorki były. Zaraz, bo ja tu inhibitorów szukam. Teraz będziemy Nexusa bić. Tylko inhibitor złapiemy. I bijemy Nexusa. I pilną łacę imię oczywiście. Gracze LoL'a na pewno wiedzą. Dobra, śmietniczek i walizka? Nie, co innego. Ale moi drodzy, zbliża się czas. Czas miecza i topora. Czas pogardy. Czas na koniec odcinka. No co ja wam mogę powiedzieć? Tyle w temacie. No dobra, gdzie te inhibitory? Tam są inhibitory. O, tego nie weźmiemy pewnie, prawda? Oczywiście jak Aiden przestanie się bawić małpę, jednak weźmiemy. Nie wiem jak tam włożyłeś rękę, ale jedyne co ci mogę pozazdrościć to zręczności. Dobra, weźmy jeszcze te inhi. I mamy. Mamy ulepszenie. Dobra moi drodzy, ale już się będziemy ulepszać w następnym odcineczku, więc chcę wam podziękować serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i Discorda macie na stronie oraz w opisie filmu. No i w adnotacjach, które widzieliście pewnie przed chwilą. Trzymajcie się. Hej, hej!